dwa razy nas położyli. Pierwsze koty za płoty. No. Już nie, już w niebie. Trzeba się dać zabijać. Sniper zdjęty z lewej. Magnetem. No widzisz, jak ci go wystawiłem? No właśnie, to jest mój klacz. Nawet majty są kulotki. No wiesz, szanik, lata 40, pierwsza połowa XX wieku to całkowicie zaczyna inna się broń. Ale bez inny poziom technologiczny. Ignacy, jak tam twój licencjat? Właśnie, tu się próbuję, kurczę, ten ogłuszyć tymi oparami, jakie od Asa biją, a ty mi, kurde, przeszkadzasz. A coś ty, kurwa, gastronomię kończył? Gastrologię, kurde. No przecież mówił, że odpiszesz czegoś tam ten licencjat. Tak, wpływ oleju rzepakowego na działania Niemców w Afryce Północnej podczas II wojny światowej. I to olej z trzeciego otoczenia. Tra-ta-ta-ta-ta-ta i Fritz nie żyje. I gówno, prawda. No teraz jak przeładowuję, to jesteś wstrętny. Fair play to u ciebie widzę, nie istnieje. A to czym ty strzelasz, że ty tam, kurde, 20 kulek nie musisz przeładować? No, 34? No. Co, mogę 42 wziąć? Nie, bo to trudno. Za ciężkie. Nie, jeszcze raz nic nie widać, sam bliski z góry, nie ma jak przycelować już.
ten gościem, co zabił tą kobietę, to musiał być naprawdę niezłym psychologiem. Nie, no, a może też... był po prostu zesterowanym pracownikiem, kurde. Tak, no nosił całe wakacje kolby i w końcu chciałem gdzieś wsadzić. Tak, żeby się nie zmieściła, to ciachnął tam i tam. Tak. Wspólnie chciał to zimną kawą mrożoną. Ale w końcu złapali go, nie? Tylko stwierdzili ten, go notiary. Boże, ta drużyna cię. Ale rozpoznali tylko zawód. Zawód tylko rozpoznali. Dobrze, to się dostał. Kolbiarz. Nie. Trzeba jakieś wakzorkę zaprosić na jakiegoś fajnego. Tak, na 5 sekund wejdzie najwyżej. Tak, to tak. A to tak szor przylicza. Ooo, skąd wali? Nie wiem, nie widzę. Z farmy chyba. Ja wysiadam. Chyba wziął mojego listu. Wziął go bez listem. Weź go zbanuj, masz adminkę. Pokaż, że może. No, pokaż, kto ma tutaj władzę. Jeszcze miał taką władzę, żebyś z nikim nie był na serwerze. Wszystkich byś zbanował. Raczej wyjątkowo trzeźwy, bo jako tako po pijaku to jeszcze kurde coś tam do niego dociera. Nie, Bart jest spoko. Dobrze, te, dużo kukurydzy kupuje. Nikt ode mnie jeszcze nie kupił kukurydzy. A skąd wiesz, może przez internet zamawiał? Nie, bo on zawsze był gratis wysyła, nie musi kupować. Rusa w głodu raz! Przed farmą. Z samą petetetką. Stajać! Szok normalnie. Się w końcu to pojawi. To szok. No, istny szok. Cześć szoku. Cześć Szaryczku. Szaryk już się stęsknił, bo mu spadła sprzedaż kukurydzy. Dupa boli? Szok tylko czasami nie kupił od niego, bo to się dla ciebie źle skończyć może. Prowadzi internetową wysyłkę. Nie, my tylko na plażę sprzedaję. I co, Szok, jak dzisiaj poszło? Albo to jutro się zabawiacie z Formozą? Nie, to tym nas zaimponujesz. Cześć, Szok. Dzień dobry! Ja wysiadam. Skąd to było? Nie wiem, nic nie widzę. Ale wiem, że zaraz zginę. Mapie, mówiłem. Szarik, adminuj tam. Kurde, nie mogę tak robić. No, clan members, kurwa, i server members. Szarik. To może sprawa prowadzi ten. Kurwa, wyjeżdża. Ago! Biorą oględu. Ty, Aingongo. Lepiej Bart wyskakuj, bo chyba nie przeżyjesz. Albo ściągnij na siebie jego ogień, Bart. Właśnie, wyskakuj. Harosza robota. Komendier Szor. Harosza robota. Ale go staranowo. Unicztożył germańskiego przeciwnika. Geroje. Idu w pierotkę, kmariaki.
nie będzie Niemiec pluł mi w twarz. No gdzie jechać, kurde? No w pierotno. I taranem go. Ura! Ruska wioska, to nie ma. Ale fajnie. Ogledów to jest w Polsce? No. Kiedyś oglądałem nagranie Barta z 2008 roku, że był... Jego studniówki? O miejscowości... Nie, rozmawiali o miejscowości Węgrów. Jedzie, ale tam gdzieś na wprost. O, jedzie z prawej. KM ognia! Rozjedziemy faszystę. Ale wyskoczył i przeżył. A nie! No to zwracam honor. No. Śmierć okupantom! Przed nami piechota na wzgórzu. Na wprost. To nie nasz? Nie. Nasz, kurde, z PTRD. O, z prawej, piechota. Wszyscy cofają się. Czok na prawo, matera. Rozstrzelać. No za... Gąsienica, agoń. Gąsienica, agoń, się odbiło. Że na początku musiałem czekać na farmę. No nie rusza się, tak nie widzę. Do farmy jedź, proszę. Kurwa. Czek, nie mogę cofnąć, bo jesteśmy dobrze skontowani. Musisz jechać do farmy, bardzo cię proszę. Mówiłeś na to. Jak? Do farmy proszę jedź. Tak, skręcaj w prawo. No farmy to kurka zna drogę prędzej. Ty to szalik do schroniska powinieneś jechać. Barty na głównie napisał, że w niedzielę tam ten fight na murku się ustaw. A czekaj, widzę, czołg. Barty. W niedzielę napisałeś się na murku, proszę. Na głównej, że są fight nighty wero? Targnałem. Kiedy są fajne te pipko-bomby? Piechota za murkiem. Uciekaj. Odlewa się, daj jej spokój. No to ty jedziesz, ja jadę na samoboja. Dobra, nie żyję, samoboja, za murkiem. Na wzgórze, podskoczymy może coś tam. O, tam są pancerfaust. No, to ja się coś mówiłem powojowo. O. O Jezu, Bart, musisz zachować się za murkiem, proszę. We're in the front. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Hasta la vista, baby. Czekaj, jakie jeszcze teksty ze Schwarzeneggerem były? Fuck you, asshole. Fuck off, asshole. Panther outside here. Hasta la vista, baby. Panther at the farm. Congress hasta me. La vista. Come with me if you want to live. Panzer 4, 2. Oh shit, they're everywhere. Live. Open fire. Stop yelling. Yeah, shooting. O, oh, sorry, strzelaj. Ela, no strzelaj, niemiecka sufo. To by nieśmiertelny był. Ja
zabiłem ginekologa. Oła! Czarek, strzelaj! Fuck you, asshole. Rebound again. Nie znam tego tekstu. A to ty jest z Terminatora? Nie, z kościoła. W każdym filmie znam. Psuj! Pierdolisz. No, Cezar tam w psach to klnął jak cholerę. Tak, jedną ręką prowadzi samochód. Rajdowic. Ja ostatnio wymyślam takie teksty, takiego typu, jak wam teraz powiedziałem. Jeszcze taki jeden tekst. Ty go strajesz. Ale co to jest? No, ostrzeżcie mi się. Bierz, kurna, od razu przyszukuj sobie miękki papier. Nie twardy. No kurde, sraker! O kurde. To jest. Znaleźć. Że jak coś jest do wszystkiego, to jest znaczy do dupy. Marketing to nie są studia, kurwa. A mówią, że to jest najpopularniejszy kierunek studiów. To jest bezrobocie. Ale po marketingu to cię nawet do warzywniaka nie przyjmą. Po żadnych studiach nie dostaniesz pracy, bo pójdziesz i... A ma pan jakieś doświadczenie? Zdrowie, panowie. No ile... Jaka dobra wódeczka. No, w szoku słucham. Mówię, skończysz studia, się zapytają, czy pójdziesz na rozmowę o pracę, zapytają się, ma pan jakieś doświadczenie? No nie, no bo studia skończyłem, a to przykro, bo my doświadczeniem szukamy.